Cześć, witaj na kanale rockday.pl. Proste ćwiczenia z pentatoniką. Proste ćwiczenia. No właśnie, te proste ćwiczenia, czyli tu właściwie powoli zaczynamy się zabierać za taki temat, który się nazywa improwizowanie, tworzenie własnego warsztatu, tworzenie własnych zagrywek, rozwijanie umiejętności. To wszystko można zawrzeć w tym jednym pojęciu. To, co tutaj zrobimy, to tak. Nagrałem już wcześniej, miałem nagrany podkład. Na podstawie pentatoniki Amol, na tym ditto, który wam kiedyś pokazywałem, tobie pokazywałem. I teraz co? Spróbujemy zrobić coś takiego. Puszczę ten podkład i pokażę, co można byłoby w wolnym tempie zacząć, jak grać, żeby zacząć rozwijać swój warsztat. Czyli takie proste ćwiczenie na podstawie pentatoniki. Istotne jest to, że gramy. Gdzie ta herbata? Jest herbata. Już resztę. Bardzo ważne jest to, że gramy po prostu z podkładem, czyli ucho odbiera podkład, który ma określoną barwę, określone tempo, określony układ power chordów, który tutaj zagrałem na potrzeby tego wideo. Więc to jest istotne, bo oczywiście samo granie z melodii na podstawie pentatoniki, oczywiście. Też jest spoko. Ale tutaj akurat nadaje nam rytm. Jak to brzmi ten podkład? Power chord od A, power chord od D, teraz od power chord od C i od G. Dobra. Zabierzemy się za. Jeżeli pamiętasz, pierwszą pozycję pentatoniki molowej, tonację A, którą robiłem, musisz popatrzeć na filmach, które robiłem. Ale przypomnę teraz, to jest po prostu, dźwięki są takie. Najgrubsza struna na piątym progu, będę mówił o programie, najgrubsza 5-8, piąta struna 5-7, później czwarta struna 5-7, trzecia struna 5-7, druga struna 5-8. I pierwsza strona 5-8. Skupmy się dzisiaj na tej pierwszej pozycji. O, dlaczego nie na pozostałych? Skupmy się na tej pierwszej pozycji. Dlaczego nie na pozostałych? Skupmy się najpierw na tej pierwszej pozycji. O, dobra, dobra, spoko. Yo man, spoko. Tak, po prostu chodzi o to, żeby ogrywamy tylko pierwszą pozycję pentatoniki molowej. Koniec. Tutaj nie ma żadnych teraz wyjątków. Po prostu mamy tą obcykaną. Musimy ją wykuć na blachę. I teraz gramy. Dobra, puszczę ten podkład. Dobra, to co tutaj co brzmiało? Po prostu zagrałem 5-8, 7-5-7. Spróbuj to zagrać. 5-8, 5-8, 7-5-7, czyli tym, tym, ty, dy, dym. Co drugi raz grałem dźwięk na strunie czwartej, dźwięk G, było tak coś takiego. Po prostu
dołożyłem jeszcze ten jeden dźwięk, bo tam było trochę czasu między zmianami akordów, więc dołożyłem ten jeden dźwięk. Jak to teraz będzie już? Coś teraz zrobić innego. Pamiętamy, pierwsza pozycja cały czas pentatoniki. Trzecia struna, slide z 5 do 7, slide z 5 do 7 i później czwarta. Trzeba wyczuć, jakie jest frazowanie, bo to nie są dźwięki wszystkie ty, prawda? One są ty, tym. Tutaj slajdzik jest. Teraz widać, coś zaczyna się dziać w obrębie tego naszego grania. Dobra, wymyślajmy następne coś. To jest już troszeczkę bardziej skomplikowane, bo tu mamy... Dobra, skomplikowane, ale jesteśmy wszyscy bardzo, bardzo sprytni i damy radę. Najcieńsza struna na 8 i druga struna na 8. Po prostu 8-8. To jest pierwszy fragment. Później jest najcieńsza na 5 i druga jest też na 8. I ostatni fragment tego jest 8-5-7, druga struna. No, myślę, że tutaj wszystko jest git. Dobra, jedziemy jeszcze dalej. Może na przykład coś z użyciem jeszcze slajdów.
Tak, to trochę było skomplikowane, ale generalnie zasada jest taka, że po prostu łapałem dwa dźwięki, robiłem slajdy. Tylko tak, tutaj jest problem, jeżeli mamy na przykład na piątym, piątym i ósmym, ósmym, to nie ma problemu. Robimy slajd tych dwóch dźwięków po prostu na tych dwóch progach. Natomiast jeżeli mamy jedną strunę na 5-8 gramy, prawda, pierwsza pozycja 5-8, a druga strunę 5-7, to po prostu ten slajd musi tak wyglądać, że robimy slajdzik, przepraszam, robimy slajdzik palcami, wychodzimy od 5-5, ale idziemy, wykończymy na 5-8, 7-8. Tylko ważne jest to, żeby ten slajd wyszedł bezbłędnie, bo jeżeli on, któraś struna zgaśnie w trakcie, no to nie wiem, ciężko mi to zagrać. Jeżeli któraś struna zgaśnie w trakcie grania lub coś źle zabrzmi, to nie wyjdzie to brzmienie. Ale popatrzcie, później zrobiłem coś takiego, że zrobiłem slajdy. Bierzemy pentatonikę, pierwszą pozycję i slajdy po dwa dźwięki obok siebie, czyli 8-8 robimy slajd do 5-5. 8-7 robimy slajd do 5-5. 7-7 robimy slajd do 5-5. 7-7 robimy slajd do 5-5, już grubsze struny. Później 8-7 robimy slajd do 5-5. Bardzo ciekawie brzmi teraz taki slajd, w którym no, z jednej strony, gdzie mamy ten sam interwał, przechodzimy, prawda, od kwarty, od dźwięku G do kwarty do dźwięku A, od dźwięku A. Tutaj z kolei przechodziłem, robiłem tak, że z tercji od dźwięku C. O, teraz mi źle zabrzmiało, że zabrzmiał tylko jeden dźwięk i nie było słychać tego, tej relacji między dwoma dźwiękami, bo to jest, co sobie zauważ, mam dwa dźwięki. Prawda? I one między sobą współbrzmią w ten określony sposób, określony, stworzony przez te interwały, które tutaj mam, które tutaj akurat są zawarte w tej pozycji. Ale też oczywiście możemy to rozwinąć, bo nie muszą być slajdy obok siebie, mogą być dźwięki obok siebie. A teraz spróbujmy zagrać w ogóle melodię, bo do tej pory grałem tak, że struny obok siebie. To jest nie tyle, że najłatwiejsza wersja, można powiedzieć, o, takie tempaki, my gramy tutaj takie, tak, my chcemy coś lepszego. Nie, to jest na razie taka najbardziej optymalna, super brzmiąca swoją drugą wersja tych melodii. Ale ciekawe rzeczy zaczynają się dziać, gdy zaczynamy robić string skipping, czyli na przykład gramy coś na piątej i na trzeciej, na przykład. Na piątej i na trzeciej. Dobra, włączam to i zobaczymy, co z tego może wyniknąć. Oczywiście delikatne melodie, nie za szybkie, żeby to nie świrować. Trzymałem się zasady, tak, pierwsza pozycja pentatoniki, ten zakres strun, tylko że po prostu biorę, opuszczam, celowo omijam jedną strunę, czyli na przykład struna najgrubsza na ósmym progu i struna czwarta na siódmym. No, seksta wielka, ciekawie brzmiąca. Później na przykład tu zagrałem. Struna najgrubsza na piątym i struna czwarta też na piątym. Septyma mała. Ciekawy brzmiący interwał. Później na przykład też zrobiłem to samo. Tylko że jakby piętro niżej. Później znowu zagrałem to samo, też piętro niżej. Czyli na strunie pierwszej i trzeciej. Wcześniej na strunie drugiej i czwartej. Trzeciej i piątej. Czwartej i szóstej. Więc teraz ty spróbuj też właśnie to ogarnąć. Ja może jeszcze puszczę ten podkład. Spróbuj sobie ogarnąć właśnie te po dwa dźwięki, omijając jedną strunę.
Nie wiem, czy ci się udało zagrać, ale możesz oczywiście cofnąć film i po prostu grać do tego podkładu. Dobra, popróbujmy coś jeszcze. Teraz już po prostu coś poimprowizuję, bo czas już dobiega końca. No działaj. Nie umiem sobie poradzić ze zwykłym luperem. Zawsze jakieś potknięcia się trafią. Niemniej jednak ograniczenie do jednej pozycji ma swoje zalety i plusy. Nasze zalety, plusy i minusy, bo plusem jest to, że mamy te wszystkie dźwięki blisko siebie, ale czasem minusem jest to, że no, celowo jakby sobie narzucamy pewne ograniczenia i minusem jest to, że po prostu nie idziemy do następnych pozycji. Do następnych pozycji będziemy ogarniali je w następnych lekcjach, także dzięki za oglądanie, do zobaczenia na następnych lekcjach na ten temat.